witam Was ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z innym makijażem. Kilka dni temu opublikowałam film z makijażem bardzo prostym, bardzo szybkim, takim na ostatnią chwilę, a dziś właśnie postanowiłam pokazać Wam makijaż troszeczkę bardziej skomplikowany, troszeczkę bardziej wymagający, co nie znaczy niemożliwy. Także chciałam zaproponować Wam dwie możliwości różnych makijaży. Tutaj mamy makijaż typowo glamour, mocno rozświetlone oko, podkreślone ust, troszeczkę mocniejszy kontur twarzy. Taka propozycja też bardzo mi się podoba, może to być na wigilijną kolację, jak i oczywiście sylwestrową noc. Teraz, żeby już nie przedłużać, zabieramy się za makijaż. Oczywiście makijaż zaczynam od nałożenia bazy. Uwielbiam Laura Mercier i to jest ta baza rozświetlająca. Ja Wam tutaj przygotowuję makijaż świąteczny, a na dworze sypie śnieg. Jest naprawdę bardzo klimatycznie. Przechodzimy do podkładu i mogłabym użyć delikatnego podkładu z Diego de la Palma. To jest u mnie nowość i naprawdę bardzo, bardzo się z nim polubiłam. Bardzo fajna formuła, fajne krycie, nie takie kompletne krycie, ale nie zawsze też lubimy takie mocne krycie. Jeśli szukacie podkładu, który fajnie wygląda i ma naprawdę bardzo mocne krycie, to polecam ten Estée Lauder Double Wear Maximum Cover. To nie jest zwyczajny Double Wear, to jest po prostu Maximum Cover i on ma naprawdę bardzo mocne krycie, które można budować. Ale ja dzisiaj właśnie zmieszam sobie troszeczkę tego Diego de la Palma Stand Idol Ultra Wear z Lankropeczkę. Bardzo fajny odcień, 243C, jest po prostu dla mnie idealny. Czasami go troszeczkę ocieplam innym podkładem. Bardzo łatwo się na nich pracuje, ponieważ nie zastygają od razu. Zobaczcie, jakie krycie. Troszeczkę zakatarzona, więc przypudrujemy sobie mocno nosek tutaj, bo tą strefę mam najbardziej czerwoną. Już mi tu znikają moje przebarwienia. Fajnie sobie z nimi radzi. Granice rozcieram. Pod oczy nałożymy dzisiaj korektor Tarte Double Dutty Beauty. Ja też bardzo polecam ten z MACa Mineralize Concealer. Ten Start, on ma bardzo mocne krycie, nie nakładam go dużo, ja nie mam problemów pod oczami, sińców, zaczerwienień, więc nakładam największą ilość korektora tutaj w tą strefę i tylko taką resztką idę ku zewnątrz. To samo robię na tej stronie. Teraz sobie wszystko przyprószymy i mamy tutaj sypki puder z Laura Mercier, który uwielbiam, bardzo delikatny, świetnie nadaje się właśnie w okolicach oczu. W szczególności go polecam też osobom, które już mają tutaj takie widoczne zmarszczki, bo on nie podkreśla ich, nie wysusza tutaj tej strefy i on jest lekko rozświetlający. Bardzo drobno zmielony, naprawdę pięknie to wygląda. Na resztę twarzy nałożę MAC Prep Prime. Na tym etapie chcę sobie nawilżyć usta, żeby one po prostu po podkładzie nie były aż takie suche i zrobię to teraz. Będą miały czas się nawilżyć, nałożę na nie Blistex Daily Lip Conditioner. Naprawdę świetnie je nawilża i daje takie uczucie jakby mięty na ustach. Możemy zrobić to też patyczkiem do uszu, żeby tak pobudzić krążenie. Naprawdę fajnie to działa. Teraz zrobimy sobie brwi. I do tego użyję paletki Make Up For Ever. Jest to Pro Sculpting Brown Palette. Wewnątrz mamy, nie patrzcie na stan tej paletki, widać, że jej używam. Mamy tutaj trzy cienie, wosk i to jest taki korektor, rozświetlacz, żeby sobie tam poprawić. I brwi zrobię poza kamerką, żeby po prostu nie przeciągać. Następnie sięgamy po MAC. Jest to Painterly Pro Longwear Paint Pot. Świetna baza pod cienie do powiek. Nałożymy sobie na powiekę pędzelkiem i jest to Sigma F70 i paluszkiem sobie to rozetrę. Ta baza spowoduje, że naprawdę cienie będą bardziej napigmentowane, lepiej będą
się bardzo długo utrzymywały na naszej powiece. No i też wyrówna kolory tej powieki, nie będzie widać tych wszystkich żyłek, które tutaj mamy, jakieś zaczerwienień. To naprawdę nam ułatwi pracę. Teraz sięgam po paletkę Modern Renaissance, pędzelek 228 firmy Zoeva. Wybieram ten odcień i to jest akurat ta seria N-Tube. Bardzo ładne są te pędzle, świetnie wykonane. Blendujemy sobie tutaj takimi kolistymi ruchami. Wracam do mojego cienia Tempera. Jest to naprawdę przepiękny, bazowy cień. Ze mnie biorę odrobinę mniejszy pędzelek i jest to Sigma E25 i sięgam po ten odcień Rose Sienna. Przyciemniam sobie odrobinę tutaj zewnętrzną stronę oka. Sięgam po kuleczkę i jest to 230 Luxury Pencil Zoeva i sięgam po ten najciemniejszy odcień w tej palecie i jest to Cyprus Amber. Nakładam go tylko w tej części oka. Ja mam opadającą powiekę, więc chcemy ją optycznie podnieść. Biorę go odrobinę, mogę nałożyć sobie go na rękę. Jest to pędzelek z Nancy, tak ładnie zakończony. On mi pomoże być bardziej precyzyjnym. Nakładam odrobinę mojego korektora i wyrysujemy sobie tutaj linię. Pigment jest to Naked Smaka i pędzelkiem z Pixie, takim płaskim, wtopię sobie ten pigment. Wracam do wcześniejszego pędzelka i rozdzieram sobie tutaj granice. Następnie przechodzę do eyelinera i jest to Tattoo Liner z Kat Von D. Wracam do wcześniejszych pędzelków i tutaj akurat użyję tego Sigma E25. Wracam do najjaśniejszego cienia Warm Tube. Spłaszczam go sobie i delikatnie podkreślam dolną powiekę. Następnie sięgam po pędzelek 230 Zoeva i wracam do odcienia Cyprus Amber. I nakładam go tylko w kąciku oka. Tak do 1/3. Sięgam po kolejną kuleczkę i to jest 219 z Maka i sięgam po ten odcień Vermeer. Nałożmy sobie go tylko delikatnie w kąciku oka. Sięgam po tusz i dziś będzie to Colistar Mascara Volume Unico. Sięgam po rozświetlacz i jest to Make Up Holo Primer z Bielendy. Kropeczkę malutką. Możemy to robić paluszkiem albo gąbeczką, to już w zależności od tego, co wolicie. Następnie moja paleta Cheek Leader Pink Squad, którą uwielbiam i bardzo, bardzo polecam. Możemy używać też tych
Możemy używać Dallasa albo Hoola jako cieni. Naprawdę przepiękna paleta, mimo że kosztuje dużo, naprawdę się opłaca. I zaczynamy sobie tutaj robić kontur twarzy. Następnie sięgam po róż do policzków i uwielbiam ostatnio moje odkrycie Colistar Rosa Dorata 21. Zobaczcie, jaki jest piękny ten odcień. Natomiast bardzo też lubię i polecam rozświetlacz z MAC-a. Jest to Dainty Mineralized Blush. Świetnie rozświetla też tą strefę. Zobaczcie, jest lekka różnica, dlatego dziś użyję tego z Colistar. Następnie sięgam po pędzelek Maestro 16-142 i mogłabym użyć tego rozświetlacza tutaj Tickle z mojej palety Cheek Leader, ale dziś użyję też mojego ulubionego rozświetlacza Marelu z The Balm i nie nakładam go tylko na szczyty kości policzkowych, tylko po prostu łączę to wszystko i rozświetlam sobie tą strefę. I nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić sobie usta. Jestem niepewna, nie wiem, którą pomadkę powinnam wybrać. Jedna to jest przepiękna czerwień z firmy Physician Formula, albo tą z Colistar, którą też bardzo lubię, i jest to Dahlia Rossetto Unico numer 15. No i nie wiem, przepięknie będą wyglądały obie. I je postawimy na czerwień. Nałożymy sobie czerwoną pomadkę świątecznie. Bardzo wygodny aplikator, pomadka, która utrzymuje się bardzo długo i daje taki komfort na ustach. Kochani, tak prezentuje się cały makijaż. Myślę, że taka propozycja też może Wam się spodobać. Kilka dni temu opublikowałam film z bardzo delikatnym i bardzo prostym makijażem, bez sztucznych rzęs. Dużo prostszy, więc jeśli chcecie, podlinkuję Wam pod spodem i możecie sobie zajrzeć. Dziś chciałam zaproponować Wam taki makijaż bardziej wieczorowy, bardziej glamour, nie tylko na kolację wigilijną czy na noc sylwestrową. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie paluszka w górę, komentarz pod spodem, jak Wy malujecie się w takie odświętne dni. Czy wolicie raczej makijaż delikatny, czy bardziej właśnie taki, czy raczej taki mocniejszy. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam Was do polubienia mojej strony na Instagramie. Teraz się z Wami żegnam i do następnego filmiku. Cześć Wam, kochani!